Witam Was serdecznie w nowym tygodniu i w tych naszych internetowych spotkaniach z pytaniami Jezusa, które stawia swoim słuchaczom. Może dzisiejsze pytanie, które postawi nam Pan Jezus, będzie kluczowym pytaniem dla nas, a może tylko zachętą do tego, żeby rozwinąć jakiś temat w swoim sercu. Pytanie dzisiejsze brzmi: Jakże to jest, że widzisz wokół brata małą zadrę? A we własnym oku nie dostrzegasz całej Belki, Chrystus swoimi słowami, swoim zachowaniem, sposobem bycia, działania wprowadza ludzi w pewien styl życia, styl postępowania, styl myślenia. Dzięki temu zyskujemy pewne standardy, dzięki którym łatwiej jest nam wy zbudować wydarzenie, zbudować relacje z innymi osobami, w ogóle zbudować całe swoje życie. Pierwsza kwestia, która przykuła moją uwagę, to to, że Patrzysz. To znaczy, że patrząc na siebie, patrząc na drugiego człowieka, co ja dostrzegam? Czy dostrzegam pozytywy, to że ta osoba stara się, robi coś, u coś jej się udaje, czy w odniesieniu do mnie, czy dostrzegam wady? Patrzymy. Patrzymy na siebie, patrzymy na inne osoby. Czy rzeczywiście tak jest? Czy patrzymy tylko na innych, ich oceniamy i pod jakim względem ich oceniamy? A więc, czy patrząc na siebie, patrząc na drugą osobę, dostrzegam jej wady, czy dostrzegam pozytywy, czy może obie rzeczy dostrzegam? Słowa Chrystusa w tym pytaniu. Prowokują na pewno nas do odkrywania prawdy. Dlaczego? Czemu tak jest, że dostrzegasz zadrę malutką w oku drugiego człowieka, a nie dostrzegasz całej belki w swoim? Właśnie dlaczego tak jest? Dlaczego tak funkcjonujesz? Dlaczego jest taki mechanizm Twojego działania, postępowania? Warto w tym kontekście najpierw odkryć prawdę o sobie. Dlaczego nie widzimy tej całej belki w swoim oku? Powinniśmy zwrócić uwagę, że jeśli już chodzi o nawrócenie, to nawrócenie zaczynamy od siebie, a nie od innych osób, bo to ja jestem pierwszym, pierwszym grzesznikiem, a nie inne osoby. To wymaga na pewno spojrzenia najpierw w poszukiwaniu prawdy o sobie. Zanim przejdziemy do patrzenia na inne osoby, zanim przejdziemy do szukania prawdy w innych osobach, najpierw spójrzmy na siebie bo odkrycie prawdy w sobie służyć ma temu, że staniemy się bardziej na przykład miłosierni, staniemy się bardziej empatyczni wobec drugiego człowieka. Może właśnie towarzyszyć będzie nam większa łaskawość, może obiektywność, którą użyjemy do tego, żeby oceniać jakąś sytuację czy jakąś osobę. Może pojawi się właściwy dystans względem pewnych spraw, a nie pod wpływem jakichś emocji i uczuć. I dzięki temu zyskamy pewną wrażliwość, że przez pryzmat tego, co się dzieje w naszym życiu, będziemy potrafili zrozumieć, mieć też drugą osobę. My sami potrzebujemy prawdy po to, żeby wejść na właściwą drogę postępowania. Trudno jest zachęcać innych do tego, żeby użyli jakiejś drogi, żeby szli w swoim życiu jakąś drogą, na której ja sam nie jestem. Więc nasze życie bardziej ma polegać na przyciąganiu innych, aby weszli na podobną drogę, jaką my podróżujemy, ale najpierw my sami musimy ją odkryć. My sami musimy nią podróżować. Myślę, że to pytanie pokazuje nam pewne tło. Pierwsza rzecz to kwestia obłudy, która na mnie Niestety towarzyszy, że widzimy właśnie małą zadrę w oku drugiego człowieka, a nie dostrzegamy drzazgi czy całej belki we własnym. Prowokuje mnie też to pytanie, do tego, żeby się zastanowić, czy siebie, innych i wszystkie inne osoby traktuje według takich samych standardów, czy jednak nie. Siebie traktuje inaczej, innych traktuje inaczej, albo pomiędzy tymi innymi osobami je również. Różnie traktuje. Ogromną hipokryzją z naszej strony będzie to, że będziemy stawiali się ponad innymi osobami, że będziemy widzieć tylko swoje pozytywy, a u innych będziemy tylko dostrzegać negatywy. Zawsze stawiając siebie ponad innych, zawsze będę dostrzegać w innych wady. Kiedy będę stawiał siebie na tym samym poziomie co inne osoby, będziemy względem siebie bardziej wrażliwi. I dostrzeżemy nie tylko negatywy. Ale dostrzeżemy też pozytywy. Warto w kontekście też tego pytania zastanowić się, co jest właśnie zadrą w oku drugiego człowieka, a jeszcze bardziej powinniśmy zwrócić uwagę i zastanowić się nad tym, co jest belką w moim oku. Jeśli dostrzeżemy właśnie, co jest zadrą, co jest belką, a więc dostrzeżemy, jakie problemy dostrzegamy w życiu innych osób, a jakie problemy dostrzegamy w swoich, to myślę, że wyjdzie na jaw pewna prawda. Perspektywa, z której patrzę na drugiego człowieka, przez pryzmat właśnie swojej belki, widzę zadrę drugiego człowieka, to znacznie wykrzywia moją perspektywę. Wykrzywia też mój osąd, moją ocenę, moją obiektywność, wpływa na moje opinie. Gdy pozbędę się belki we własnym oku, zyskam prawdę, zyskam wolność. Dzięki temu na pewno pierwszą rzeczą, która mi przyjdzie na myśl, nie będzie to, żeby osądzać drugiego człowieka i wytykać mu jego zadrę. Po tej całej aktywności wokół swojej osoby, po zwróceniu uwagi na to, że noszę w swoim oku belkę, że muszę sam się nawrócić, że to ja jestem grzesznikiem, że to ja muszę zyskać pewną prawdę, dopiero wówczas można przejść do drugiego etapu, to znaczy poznawać prawdę o drugim człowieku. Może postawa Jezusa właśnie jest taka zdumiewająca i zaskakująca w wielu sytuacjach, że nie ma ocen, nie ma krytyki, dlatego że zna całą prawdę, zna przede wszystkim prawdę o sobie, a dzięki temu, w tej perspektywie prawdy o sobie, poznaje też prawdę o drugim człowieku.